Zbiory kukurydzy na kiszonkę w moim regionie już trwają. Dziś jest 5 września, a my jesteśmy w miejscowości Kobylata w powiecie kolskim, gdzie mamy wysianą odmianę LG Clementin z grupy średniopóźnych. Średnia zawartość suchej masy dla tej odmiany w tej lokalizacji w dniu dzisiejszym wynosi 34%. W celu oszacowania zawartości suchej masy wykorzystałem platformę Agrility, która korzysta z monitorowania satelitarnego. Na mapce po mojej lewej stronie możecie Państwo zobaczyć wyniki od moich kolegów z całej Polski. Kolejny raport już za tydzień. Zachęcam do oglądania i do zadawania pytań.